spróbujmy rozważyć pierwsze czytanie, czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Tu jest napisane: zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi. Właśnie warto jest znać historię, która była, po to, żebyśmy poznawali różne znaki czasu, które Bóg nam daje i też wyciągali wnioski na przyszłość. Że często nie zauważamy tego, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg jest z nami, Pan Bóg nami się cały czas opiekuje, że jesteśmy Jego ludem wybranym, a nadal potrzebujemy jakichś znaków. Jeszcze szukamy dalej znaków, jeszcze czegoś więcej. Dla mnie ten fragment, to czytanie było bardzo trudne. Jak zrobiło się bardzo proste. Dlaczego? Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Prowadzi Mojżesz ten swój lud. Powtórzonego Prawa, żeby po raz kolejny musi powtórzyć temu krwawemu ludowi, mimo że dostaje mannę z nieba, zasady. Na początku ten pierwszy fragment jest taki delikatny. Pamiętajcie, czy ktoś widzi, próbuje jeszcze jakieś przykłady. A ten ostatni fragment to jest taki, jak no nie wiem, kapral mówi na mostrze oborowym. Ja nie pamiętam, że Pan Jezus kiedykolwiek tak żołnierski fragment Pisma Świętego. Bóg jest jeden. Masz postępować jak Bóg ci nakazuje. O tym doświadczeniu, tak o wyborze Pana Boga, że czasami wydaje nam się, mi osobiście, że jeżeli Pan Bóg mnie wybiera, to jest tak wszystko super elegancko. Natomiast on mówi, że wybór i to doświadczenie może być przez znaki, przez cuda, ale może być i przez wojny, przez doświadczenia. To nie zawsze jest tylko kolorowo, to nie zawsze jest ta droga prosta, tylko czasami trzeba naprawdę to doświadczenie życia, doświadczenie małżeństwa, rodzicielstwa przejść do ciężkiego, ale pamiętać o tym, że jest Pan Bóg i nas wybrał, przez to doświadcza, byśmy jeszcze bliżej do Niego się zbliżyli. To może jeszcze wrócimy do tego wątku związanego z patrzeniem młodych ludzi, a w ogóle patrzeniem ludzi współczesnych na tradycję, która jest zebrana tak długo, że łatwo ją gdzieś wykoleić i zmienić. No tak, tak to jest. Jak przychodzi nowa władza, nowy czas panowania i rządów, to każdy chce być oryginalny, niepowtarzalny i wyszukuje. Do przeszłości ma taki stosunek bardzo krytyczny, zwłaszcza do pokolenia wcześniej, czy do grupy wcześniej rządzących, że jednak wyszukuje tych negatywów po to, ażeby lepiej błyszczeć ze swoimi pomysłami. Dlatego też jest taka tendencja niszczenia. Tutaj co drugie pokolenie lepiej się rozumie. No i te właśnie wskazówki, rady pokolenie młode bardziej przyjmuje i słucha od dziadków, może nawet niż od swoich rodziców. Bardzo trudne jest budowanie tych relacji ze swoimi dziećmi bezpośrednio, zwłaszcza w okresie tych buntu i takiego dorastania. Patrzą na nas bardzo krytycznie i całe szczęście, bo jednak są naszymi takimi arbitrami też, tak, naszego życia codziennego. No i niemądry ten rodzic, który nie słucha dzieci. Mi to wydaje się, że patrząc z mojej perspektywy rodzica, czasami to się ich fajnie słucha, czy tam ich próbuje nauczać, ale do pewnego stopnia. To jest też tak, że wytrzymujesz trochę, jest to fajnie, fajnie, ale później to już robisz się taki dyktator trochę, bo już jesteś naprawdę mega zmęczonym powtarzaniem 68 raz tego samego. I tu w tym właśnie czytaniu właśnie tak jest takie zniecierpliwienie. Ja trochę inaczej odczytywałam. No bo tutaj Mojżesz tak zwraca się do tego narodu wybranego, który tam przemrał na tej pustyni i tak jakby
ciągle nie dostrzegał tych znaków, którymi Pan Bóg pokazywał mu swoją obecność i swoją opiekę. I do tego stopnia, że właśnie Pan Bóg mówi, no nie widzisz tego, co ja Tobie tutaj tak na bieżąco dobrego daję, nie tak jakby do mnie tak mówi, tak? No, nie widzisz tego dobra, które ja Ci teraz w Twoim życiu daję, tylko ciągle jeszcze szukasz jakichś nowych znaków, jakichś nowych dowodów, żeby było ciągle lepiej. To jak tak Ci naprawdę ciężko, to weź Ty usiądź, pomyśl, rozważ w tym swoim sercu, jak trzeba, to się cofnij dużo, dużo wcześniej, właśnie może do innych pokoleń, do historii i tam zacznij szukać Pana Boga, skoro nie umiesz tych znaków dostrzec w swoim życiu teraz, na bieżąco. Tu jest taki Pan Bóg taki pochwalony wręcz, tak? Że, czy ktoś ma takiego Boga, który chce indywidualnie rozmawiać z człowiekiem, że podchodzi indywidualnie, personalnie. Tutaj mamy wprost w fragmencie. Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak Ty słyszałeś i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny ręką mocną i wciągniętym ramieniem? Taki Bóg personalny, taki bliski, taki właśnie związany z rodziną, z kimś, kto jest gdzieś daleko, gdzieś obcy, tylko kto jest z nami. Jakim zdaniem moglibyśmy podsumować tą treść, którą mamy? Mi tak na szybko jednym zdaniem to kojarzy się: otwórz oczy, Pan Bóg jest obok Ciebie prowadzi. Tak, tak na szybko takie mam skojarzenie z tym fragmentem. A ja bym podsumowała to tak: zatrzymaj się, przemyśl, jak było, co Cię spotkało, co spotkało ludzi żyjących przed Tobą i jakie niesie to ze sobą wnioski na przyszłość. W 5 słowach. Nie myśl, oddaj się Bogu. Proponuję, żebyśmy przeszli dalej do drugiego czytania. Dla mnie ten fragment to jest w ogóle pełen jakiegoś takiego optymizmu i radości i dodaje otuchy. No bo pierwsze, tak, że wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Jesteśmy tymi dziećmi ukochanymi Boga. Druga rzecz, no, nie otrzymaliśmy ducha niewoli i bojaźni, tylko właśnie ducha przybrania za synów, więc mamy z taką odwagą wychodzić, tak, z radością się do Pana Boga modlić, wołać do Niego i wychodzić do innych ludzi. Ja lubię zawsze wszystkie fragmenty, w których jest tutaj te dwa wyrazy, Abba, Ojcze, wszędzie, gdzie jest to Ojcze, Ojcze, i ta zachęta, żeby wołać do Pana Boga, jak do swojego taty. I jak ostatnio słyszałem o ewangelizowaniu, że samemu nie będziesz ewangelizował i nigdy nikogo nie zewangelizujesz samemu. Jeżeli nie współpracujesz z tym kościołem, nie idziesz z tym kościołem i nie działasz, dajmy nawet w wspólnocie jakiejś, to samemu nigdzie się nie przebijesz. Potrzebna jest ta wspólnota. Jesteśmy dziećmi. Mi od razu się kojarzy, przepraszam, bo my mamy trochę więcej tych dzieciaków, więc dziecko nie może być jedno, potrzebuje więcej. Jeżeli jest więcej tych dzieci Bożych, to i ta radość, i to działanie jest lepsze. I takie skojarzenie, że musi być to działanie takie wspólnotowe, tak? Że samemu nie podołasz. Mamy tutaj uroczystość Najświętszej Trójcy, tak? Czyli Trójcy, tak? Też wspólnoty, tak. Jesteśmy dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Czyli tak, przyjmujemy prawdę od Boga, ale bierzemy też cierpienie Chrystusa. Więc nie uskarżajmy się. Jesteśmy częścią Kościoła, więc kiedy jest kryzys, tak, powiedzmy, kiedy jest źle, to przyjmując te prawdy Boga nie możemy unikać odpowiedzialności, nie możemy uciekać przed problemami, tylko jesteśmy współodpowiedzialni. To
tutaj nie da się ukryć, że jest mocne słowo dla księży, dla księdza. Tak, ponieważ Jezus mówi to do apostołów, do tych wybranych. Mówi w szczególny sposób. Idźcie na cały świat, tak? Uczcie zachowywać wszystko, co wam przekazałem. My oczywiście możemy odnaleźć, my świeccy, możemy odnaleźć tutaj słowo także dla nas, tak? Osobiście. Tak jak patrzę na to ostatnie zdanie. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak jak myślałem nad tym słowem. Dla mnie skończeniem świata będzie moja śmierć, tak? Dla mnie tym skończeniem tego świata, który teraz żyje, będzie moja śmierć. I Pan powiedział, że będzie ze mną aż do końca. Aż do tego momentu, kiedy będę odchodził już do Jego Królestwa, On będzie ze mną. A ja się wtrącę. No mi się wydaje, że to jest bardzo do wszystkich nas, szczególnie też do świeckich. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co ksiądz zrobi, jak rodzice będą, nie będą chcieli? Co ksiądz zrobi, jeśli rodzic nie będzie nauczał w domu? To nie, tutaj patrzymy wszystkie narody. Swoje dzieci! Co ksiądz może? Słuchajcie, uczę katechezy i rzeczywiście jest wielka różnica pomiędzy dziećmi, które są w kościele, pomiędzy dziećmi, które się uczą do modlitw. Trafić do dzieci w ogóle z Panem Bogiem. Niektóre od razu mówią, a to przecież proste, to już w domu to mam. A z niektórymi to jest proces budowania podstaw jakichkolwiek fundamentów wiary. Nauczenie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nawet zrobienie znaku krzyża. To jest czasami mordęga całoroczna. Więc idźcie i nauczajcie wszystkie narody. To nie tylko do księdza. Nie, tutaj oczywiście nie chcę zepchać całej odpowiedzialności na księdza, na katechetów i tak dalej, bo to, tak jak ksiądz powiedział, to co z domu się wynosi, świadectwo, powiem z mojego doświadczenia, z tego co świadectwo ojca jest bardzo ważne, bo to jest duża waga, oczywiście duża waga wychowania dzieci w wierze, przygotowania do chrztu, do każdego sakramentu, do każdego. Nawet myślę, że przygotowanie dziecka to nas jeszcze czeka do sakramentu małżeństwa. To jest naprawdę dla rodziców dużym wyzwaniem. Może kapłaństwo. Lub kapłaństwo. O, daj Panie Boże. Daj Panie Boże, tak, ale... Może chociaż jeden. Nie no, nie. Panie Boże, nie ograniczaj się, nie ograniczaj się, mamy czterech, bierz czterech, są twoi, bierz ich, śmiało. Ale trochę tutaj Zbyszek jest, tak jak wcześniej wspominałeś, trochę po wojskowemu. Pan Jezus mówi, ja mam władzę w niebie i na ziemi. I teraz mówi, idźcie, nie mówi. Może byście chłopcy poszli, może się zdecydujecie, może wam jakoś tam... Nie, mówi, idźcie. Dla mnie to jest jedno słowo, które tak chce nam Syn Boży przekazać, mówić. Po prostu mówić, tak? Bo niektórzy jednak wątpią. Uwierz, to ja jestem Synem Bożym. Wiara wiąże się z zaufaniem, z oddaniem, z przekonaniem. To wszystko jest potrzebne. Bez tego możemy być nauczać, może być religia przechodzić z od mamy, od babci, od dziadka, żeby tej wiary nie będzie przychodzić. Mi się właśnie nasunęło w kontekście wiary, że Adam i Ewa, ten pierwszy grzech, który popełnili, to on powstał przez to, że przestali ufać Panu Bogu. Na początku wąż powiedział, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie możecie jeść z wszystkich drzew? I Ewa wtedy spojrzała na coś, co wydawało jej się, że w jej życiu brakowało, że spojrzała na te drzewo w środku ogrodu. I wtedy miała pragnienie czegoś, tak? Jeszcze tego grzechu może w niej nie było, a dopiero wtedy, jak właśnie gdzieś zgubiła to zaufanie Panu Bogu, że szatan jej pokazał grzech, tak? Jakąś pokusę. Dopiero wtedy, kiedy przestała ufać, że Bóg chce jej dobra. To w naszym życiu jest takie bardzo mocne, że jak my przestajemy ufać Panu Bogu, że On rzeczywiście nas prowadzi,
że rzeczywiście nam daje wskazówki, to wtedy się pojawia grzech. Że jak nie mamy z Nim takiej wspólnoty codzienności. Dlatego Jezus ciągle ich pokrzepia, bo wie, że ludzie bardzo łatwo popadają w wątpliwości, bardzo się boją, są lękliwi. Dlatego ich pokrzepia ciągle. Tylko przychodzą różne chwile, kiedy zwątpimy, błądzimy i jak już naprawdę pogubimy się czasem, to dopiero potrafimy docenić to, co mieliśmy wcześniej. Taka moja refleksja z życia w ziemi. Patrz czytanie pierwsze. Ja tylko tak powiem, teraz tak patrząc, że tak pierwsze, bo tutaj jest uroczystość Najświętszej Trójcy. Tak, pierwsze czytanie było przeznaczone dla Boga Ojca, drugie dla Ducha Świętego, trzecie dla Syna Bożego. I z każdego z tych czytań jest tylko jedno zdanie, no Bóg jest, tak? Bóg jest. Bóg Cię kocha, Bóg Cię prowadzi. Bądź Jego dzieckiem. Zaufaj. Żeby Jego praw i Jego wskazań. Czyli można by podsumować. Ja jestem, tak jak Pan Bóg powiedział w Starym Testamencie. Ja jestem. To wystarczy do wiary. Uwierz, że ja jestem. Zaufaj. I wtedy będzie Ci się układało, jeśli będziesz mi ufał. Jeśli rzeczywiście zaufasz, że jestem. Spojrzysz na swoje doświadczenia życia, że tylko jak byłeś przy mnie, to było dobrze, to wtedy widziałeś, że masz sens życia. Jak ode mnie odchodziłeś, to wszystko w twoim życiu się zaczęło rujnować, czy tam gdzieś przewracać. Ale to wszystkie nasze przekazania, tak? Nawet jeżeli spojrzymy o tym, co dla dzisiejszego świata nas ogranicza, mówię tutaj o 10 przekazaniach i tak dalej, to właśnie wynika tak po prawdzie, jeżeli spojrzymy, to z tego, że ufamy Bogu, że jesteśmy blisko Niego. Przecież te przykazania, jakby tak spojrzeć tak szeroko, to nie są straszliwie jakieś takie kosmiczne, tak? To są takie zwykłe, ludzkie przykazania i więc ufając Bogu, tak? I wierząc w Niego, tak naprawdę przykazania powinny same wypływać z inicjatywy Ducha, tak? Wzmacniane przez Ducha Świętego, tak? Ale to powinno być wręcz automatem, tak? Że mam Boga jako pierwszego, tak? Że mam rodzinę, o którą dbam, że i ogólnie jestem dobrym człowiekiem, tak? Właśnie, po co Pan Bóg chciał nam powiedzieć, że jest Trójcą? No, on chciał powiedzieć, a to wam niepotrzebne do zbawienia. Po co nam to chciał powiedzieć? Tak podsumowując. No bo to jest tak, uroczystość Najświętszej Trójcy. Po co Pan Bóg powiedział, jestem jeden w trzech osobach? Przecież to jest, można powiedzieć, że tak patrząc po ludzku, to jeszcze trudniej uwierzyć w Pana Boga. Tak? Jeszcze trudniej. Po co nam to powiedział? Jako taki przykład, że my żyjąc w różnych grupach uzupełniamy się wzajemnie, tak jak Trójca Święta. Jakby, że człowiek też jest jakby powołany do życia we wspólnocie. Ja przyznam się szczerze, że nie zrozumie tego. Ani... Też bym... Ani głowa pęka i... Chyba może właśnie dlatego, żeby nam głowa pękała, jak o tym myślimy, to tak żebyś powiedział, żebyś... Znaczy ja to sobie tak w tym momencie mi tak przychodzi do głowy. Uwierz, choć nie widzisz. Zrozum, jak cierpiałem. I czuj, słysz, co do ciebie mówię.